Witajcie. Mam na imię Iwona i nagrywam ten filmik dla zabawy, eksperymentu, być może sprawdzenia siebie, przetestowania. Z ciekawości, trochę z... Chyba lęku już jakiegoś nie ma, bo często lęk jest przed oceną. A teraz jest takie uczucie, że wszystko mi jedno. O czym ten filmik? Filmik jest o akceptacji. O akceptacji sytuacji i życia na taki moment, na jaki jest w tej chwili. Żeby tak w 100% w energii, w czystej naszej energii, żeby zintegrować się z tym, co jest. Zobaczyć to, poczuć to i być z tym. Kiedy towarzyszą nam emocje radości, ekscytacji, wszystko wydaje się płynne, fajne, chcemy przy tym zostać. Jednak kiedy pojawia się druga energia, inna energia, trochę przeciwna energia do tego, energia strachu, energia odrzucenia, energia złości. Wtedy niekoniecznie jest nam na rękę, żeby w tych doświadczeniach pozostać. I próbujemy gdzieś tam uciec, próbujemy znaleźć jakiegoś rodzaju... coś, co nas zabierze gdzieś indziej, coś, co nas gdzieś tam zabierze w lepsze miejsce. Szukamy miejsca, szukamy czegoś lepszego w naszym myśle, w naszym życiu. Są takie rozpraszacze. Rzeczy, które niekoniecznie są fajne, nie możemy ignorować całe życie. Nie możemy unikać całe życie, dlatego że prędzej czy później do nas wróci. Prędzej czy później to stanie przed nami i czasami skumulowane może się pojawić w formie bardzo dużej energii. Bardzo dużego doświadczenia, gdzie nam się wydaje, że o rany nie udźwignę tego. Czasami jest to forma czegoś małego, czegoś, kto coś nam powiedział, być może ktoś nas uraził. Może to być coś większego, choroba, wypadek, większa sytuacja. Tracimy coś, co w fizycznej formie, czy finansowej, czy relacji, jest gdzieś to utracone. Ale życie zawsze nam przyniesie właśnie tą konfrontację, to spotkanie. Jest to jakby część nas, która zawsze gdzieś tam prosi o to, żebyśmy po prostu przy niej pobyli, żebyśmy zobaczyli, co to jest. I mówiąc o tym, dzieląc się tą obserwacją, ona może wynikać też tylko z tego, że sama w swoim życiu bardzo dużo tego doświadczam. Ścieżka, która gdzieś tam się przeplata od momentu jakiegoś wielkiego boom, że jakiejś wielkiej zmiany w życiu, że trzeba coś zmienić, trzeba coś zrobić. Gdzieś tam stawając na ścieżce poszukiwania tego wewnętrznego, o co w tym wszystkim chodzi? Bardzo dużo właśnie momentów, które są nie zawsze łatwe do zaakceptowania. Co robić, jeżeli te momenty się wydarzają, jeżeli się pojawiają w naszym życiu? Jak reagować? Czy reagować? To, co mogę się podzielić ze swojego doświadczenia, że zawsze, kiedy wynika nasza reakcja z złości, z obrony, to zawsze gdzieś tam do nas wróci. To jest tak jakby
jakby reagujemy z takiego, próbujemy się obronić, zakładamy pewnego rodzaju zbroję, to te emocje, to wszystko wskakuje z powrotem pod ten kostium. Ale z czasem staje się to bardzo ciasne, z czasem staje się to niewygodne. I czujemy w ciele, czujemy w życiu, czujemy, że po prostu już dalej tak nie mogę. I przywykliśmy do tego, że kiedy coś idzie nie tak, wtedy próbujemy i często projektujemy nasze emocje, nasze lęki, nasze niewygodne doświadczenia na innych ludzi, na sytuacje w życiu, na rodziny, na przyjaciół, na partnerów, na dzieci. Cały czas projektujemy gdzieś to na zewnątrz. A pierwszym krokiem do tego, żeby naprawdę się z tym spotkać, żeby dać ten pierwszy taki upust do dopuszczenia, uzdrowienia czegoś, jest akceptacja i spojrzenie na siebie. I zobaczenie, że to, co widzimy w tym drugim człowieku, to jest tak naprawdę w nas. Że on nie jest naszym problemem, tylko on nam daje możliwość do tego, żebyśmy zobaczyli, co się tutaj dzieje. Także pierwszy krok jest akceptacja. Akceptacja tego, że okej, jeżeli to cały czas do mnie wraca, jeżeli cały czas to się powtarza w moim życiu, to znaczy, że jest coś do spotkania, to znaczy, że jest coś do... co potrzebuje mojej uwagi. W momencie akceptacji przychodzi również dużo różnych emocji, które nasz umysł próbuje na nowo opełznać w jakieś historie. Umysł próbuje wtedy narzucić historię do... zaczyna jakby tworzyć i łączyć nasze stare doświadczenia z co się wydarzyło, że ktoś coś zrobił, że próbuje załatać znowu ten moment, w którym spotykamy się z tym, załatać w umysł. A drogą do spotkania się z naszą raną, z naszą traumą, z tym, co cały czas do nas wraca, jest zobaczenie, że to nie jest umysł, że to nie są te historie, że to nie jest to, co nam się wydawało, że jest. Najlepszym sposobem lub sposobem, który gdzieś zarezonował ze mną, który gdzieś w życiu pomaga mi, żeby sobie z tym radzić i to uzdrawiać, bo to jest coś, co cały czas co wraca do nas, wraca i wraca za każdym razem z coraz mniejszą siłą, ale wraca aż do momentu, kiedy będzie naprawdę uzdrowiony. Niektóre rzeczy są możliwe, żeby odeszły tak po prostu. Niestety bardzo często jest tak, że potrzebuje trauma, uwolnienie, uzdrowienie czasu. Potrzebuje coś, co gromadziliśmy przez całe życie. Potrzebuje czasu, żeby uwolnić te wszystkie więzy. Także może nam się ta sytuacja powtarzać raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Za każdym razem, jak ona się pojawi, to w momencie, kiedy
akceptujemy, ok, jest coś tu, kurczę, coś jest tu nie tak, coś jest tu do wglądu. Zdajemy sobie z tego sprawę i jesteśmy z tą akceptacją. Następnie z umysłu przechodzimy do naszego ciała. Wszystkie myśli, które gdzieś tam przychodzą, a to i tamto, coś się wydarzyło, próbujemy znowu, o nie, nie mogę tego odpuścić, ona zrobiła tak, mój szef zrobił coś tam. Zostawiamy umysł i szukamy w ciele. Szukamy w ciele. Szukamy w ciele napięcia. Szukamy w ciele odczuć, czy jest jakiś ból, czy jest jakaś jakieś uczucie ciepła, uczucie zimne, uczucie chłodu. Być może jak coś nas kuje, być może czujemy jakieś skurcze. Krokiem jest uwaga w ciało. W momencie, kiedy dajemy naszą energię w ciało zamiast w umysł, dajemy możliwość energii, przekierowania energii w miejsce, w którym często nasze traumy właśnie są zatrzymane. Gdy doświadczamy bólu, gdy doświadczamy czegoś nieprzyjemnego w życiu, nasze ciało pamięta, reaguje. I w momencie, kiedy przynosimy tą uwagę do ciała, będąc w akceptacji, jesteśmy w stanie towarzyszyć temu doświadczeniu świadomie, bez chęci oceny, bez chęci ucieczki w umysł, czy też bez chęci ucieczki w coś innego. Często tymi innymi rzeczami są uzależnienia. Uzależnienia od narkotyków, alkoholu, cukru, kawy, jedzenia, ludzi. Tego w momencie, kiedy mamy uwagę w ciele, jesteśmy bardzo blisko siebie, jesteśmy ze sobą. Także kolejny krok, ciało. I dać sobie nawet zacząć od kilku minut, co czasami może się wydawać tylko kilka minut, ale może też się wydawać, o kurczę, już nie mogę, po minucie już nasz umysł próbuje gdzieś uciekać. Dać sobie nawet, ustawić sobie czas na 5 minut, na 3 minuty i po prostu z tym pobyć. Akceptacja, że coś się wydarza, że coś cały czas wraca do mnie, że cały czas sytuacja się powtarza. Zobaczenie tego, że nie jest to problem, ktoś mi tworzy w życiu, tylko to jest coś, co sami przyciągamy, sami tworzymy. W momencie, kiedy akceptujemy, przynosimy uwagę do naszego ciała, miejsce, które czujemy, że potrzebuje właśnie w tym momencie tej uwagi. Miejsce, które dziś czujemy jakiś dyskomfort. I bycie z tym. I jedna z bardzo ważnych rzeczy. Oddech. Umysł, gdy próbuje nas rozproszyć, oddychamy. Jest odczucie w ciele. Jest dyskomfort, umysł chce coś powiedzieć, a my wracamy do ciała, do oddechu i pozwalamy pobyć z tym.
W momencie, kiedy jesteśmy bardziej obecni z naszym ciałem, nasza dusza ma możliwość do większej integracji z tą fizyczną formą. Zdarza się, że nasza dusza, kawałki naszej duszy po prostu uciekają w trudnych doświadczeniach naszego życia. I one czekają gdzieś tam pochowane, aby powrócić. Ale aby mogły powrócić, one potrzebują tej przestrzeni, potrzebują zaproszenia. Kiedy jesteśmy z tym uczuciem w ciele, z tą obecnością, tworzymy zaproszenie do tej cząstki duszy, która może do nas powrócić. Często taka cząstka duszy, która się gdzieś zagubi, ma w sobie właśnie tą część nas, która w naszym życiu się pokazywała, jak coś mi brakuje, czegoś mi brakuje. Często widzimy to, o, czegoś tu w tej relacji brakuje, czegoś w tym domu brakuje, tu w tej pracy mi czegoś brakuje. A tak naprawdę ten brak to jest ta cząstka duszy, która cały czas woła o ten wypełnienie, o ten powrót. Takie kilka minut. W momentach, kiedy pamiętasz, że hej, mogę coś z tym zrobić. A chcę wybrać inną możliwość, chcę wybrać decyzję, podjąć decyzję, która mnie przyniesie z powrotem do tego, co ja potrzebuję w tym momencie. Jak mogę się sobą zaopiekować. Zamiast oczekiwać od innych, że nas ukołyszą, zaspokoją. W momencie, kiedy dajesz sobie tą pełnię, uczucie miłości przerasta wszystko. Uczucie miłości, którego doświadczasz w tym momencie, wie, że masz wszystko, co potrzebujesz. Masz wszystko, co potrzebujesz. Radość. Miłość. I nawet te części naszego cienia, które są częścią nas. One tutaj są. Ale w stanie miłości odpuszczamy przywiązanie. Przywiązanie, że jesteśmy tym cieniem, tym bólem. Przywiązanie do miłości, do ludzi. Odpuszczamy to wszystko. Jesteśmy obecni. Ja ten moment jedności towarzyszy Wam jak najczęściej, coraz częściej.
nam wszystkim. Kochajcie swoje ciało, nagradzajcie je. To jest wasza maszyna, wasz pojazd. Życzę wam dobrego dnia, dużo światła i miłości.